Świat się zmienia. Świat się zmienia bardzo szybko. Życie się zmienia bardzo szybko. Pojawiają się na świecie tak cudowne produkty, których kiedyś nie było. Kiedyś podobno były takie czasy, że nie było na przykład Nutelli. Były takie czasy, kiedy nie było Big Maca. Były takie czasy, że nie było syropu glukozowo-fruktozowego. On się pojawił dopiero 50 lat temu. Były czasy bez tego. Kochani, były takie czasy, kiedy człowiek jadł takie rzeczy, które organizm musiał trawić, na przykład warzywa. Organizm trawił te warzywa, ten wyciągał z nich ten cukier, a jak nie, to wyciągał skrobię, zamieniał na cukier, na glukozę, żeby ten organizm mógł jakoś funkcjonować. W tej chwili ten organizm nie ma żadnych problemów z funkcjonowaniem. Dostaje czysty cukier i czystą glukozę i czystą fruktozę. I to powoduje, że zmienia się trochę człowiek. Ja to dostrzegam, żyję wystarczająco długo, żeby zauważyć, że jednak zachowanie przeciętnego człowieka bardzo się zmieniło. Bardzo się zmieniło w czasie mojego życia. W tej chwili istnieje taka ilość chorób, i ten rodzaj chorób, które kiedyś nie istniały. Jeżeli się popatrzy na statystykę, to chociażby coś takiego jak depresja była bardzo rzadką chorobą, a współcześnie ponad 20% populacji w ciągu życia zachoruje na depresję. Ponad 50% będzie miało do czynienia z depresją, z dystymią, ze stanami obniżonego nastroju. Kochani, ten świat jest coraz bardziej przyjazny człowiekowi. Czy to może dlatego świat staje się coraz bardziej przyjazny człowiekowi, a człowiek coraz mniej z tego korzysta, bo może tak być, że to, co człowiek je, chociażby te węglowodany, to one wpływają na psychikę człowieka w sposób inny, niż nam się wydaje. Nie tylko go uszczęśliwiają, ale uzależniają. I badania, które były robione, wykazują, że cukier, fruktoza bardziej uzależnia od kokainy. Że ta fruktoza, podobnie jak kokaina, przechodzi przez barierę krew-mózg, rzuca się na mózg, go uszczęśliwia, ale on nie potrafi już potem żyć bez tego uszczęśliwiacza, tak samo jak bez kokainy. I dlatego, kochani, sam zapach powoduje Nutelli, że nabieram nowej energii.